Joanna Przetakiewicz, 52L. Chyba nie przewidziała, że tak to wszystko się skończy. Milionerka wywołała w sieci niezłą burzę. Zaczęło się od jej występu w dzień dobry TVN, gdzie promowała spędzanie Wielkanocy z rodziną przez internet. Ludzie przecierali oczy na widok Joanny, która do krzeseł wokół świątecznego stołu przywiązywała tablety z wizerunkami bliskich. Cóż! Wielkanoc zapewne u wielu osób wyglądała w ten sposób. Choć może z mniejszą ilością tabletów. Okazało się jednak, że Joanna nie do końca zastosowała się do własnych porad. Internauci w czasie Wielkanocy wykryli na Instagramie syna, milionerki, że ten spędza święta wraz z całą rodziną i oczywiście z mamą, choć na co, inni nie mieszkają razem. Nagranie szybko zniknęło z sieci, ale tam przecież nic nie, ginie. Internauci zaczęli nazywać Przetakiewicz hipokrytką przepraszam, ale czegoś nie rozumiem. W TV piękny wywiad przyznaję. Bardzo panią szanuję i lubię słuchać i oglądać. Ale czemu promuje pani święta w bezpiecznej strefie, niestety z rodziną online na odległość, jednak na Instastory widziałam, że rodzina w komplecie. Z całym szacunkiem. Ale nie jest to autentyczne, napisała jedna z fanek. jest z całą rodziną? To chyba nie, moje, odpisała jej milionerka. Reklama minęło nieco czasu i Joanna jednak przypomniała sobie, że widziała się z bliskimi. W rozmowie z Pudelkiem przyznaje, że dzieci jednak do niej wpadły. Choć ponoć tego nie planowała. Tak jak każdy z was od dawna nie widuje się z najbliższymi. Dla wszystkich z nas jest to bardzo przykre, ale oczywiście powinna wygrywać odpowiedzialność. Wczoraj rodzina postanowiła zrobić mi niespodziankę z okazji świąt i przyjechać. Spotkaliśmy się na chwilę. To było z mojej strony mocno nieodpowiedzialne. Przykro mi i rozumiem krytykę, biorąc pod uwagę powagę kwarantanny. Jeśli ktoś poczuł się dotknięty, wypada mi tylko przeprosić i prosić o zrozumienie. Oznajmiła Joanna. A wystarczyło nie urządzać cyrku z przywiązywaniem tabletów do krzeseł?